Karolina Kamińska, witam w środę 28 marca i zapraszam na Telefakty. Przemoc w rodzinach mundurowych w aspekcie psychologicznym. Jeżeli ktoś zaklina rzeczywistość i mówi, że nie ma przemocy w służbach mundurowych, nie ma przemocy w rodzinach służb mundurowych, no to mija się trochę z rzeczywistością. Szkolne akcje dla niepodległej. Świątecznie w domach pomocy społecznej. Rozpoczynamy oficjalne przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Przemoc w rodzinach mundurowych przestaje być tematem tabu. Coraz częściej organizowane są spotkania i konferencje, na których poruszane są kwestie agresywnych zachowań funkcjonariuszy wobec swoich rodzin. Takie wydarzenie odbyło się dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim. Za mundurem panny sznurem. Wszystkie panny, każdej się podoba mundur. Czy to jest policjant, czy to jest strażak, czy to jest żołnierz. Mężczyźni pięknie wyglądają, jak malowani. Służby mundurowe pracują w trudnych warunkach, które często powodują stres, a on wywołuje agresję. Tak rodzi się przemoc w ich rodzinach. Jeżeli ktoś zaklina rzeczywistość i mówi, że nie ma przemocy w służbach mundurowych, nie ma przemocy w rodzinach służb mundurowych, no to mija się trochę z rzeczywistością. Ale jeżeli tak naprawdę jest w jakiejś jednostce, to zapobiegajmy. A stres jest codziennie obecny w policji, w służbie policjanta, w służbie żołnierza, w służbie strażaka, w służbie strażnika miejskiego. To jest codzienność. I ta codzienność, jak mówił Freud, nagromadzona agresja, nagromadzona frustracja, musi się znaleźć swoje ujście. I w wielu przypadkach, nie mówię, że zawsze, znajduje w agresji. A agresję w służbie okazać jest bardzo łatwo, kontrolować ją jest bardzo trudno i tu potrzebny jest psycholog. A w domu jest łatwo ją nie kontrolować. Przemoc w rodzinach służb mundurowych przestaje być tematem tabu. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Ostrowiec Świętokrzyskim zorganizował szkolenie dla mieszkańców. Na nasze dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, pracowników socjalnych, wszystkich zainteresowanych oczywiście, osoby wspierające zespół, bo takie osoby są niezbędne, żebyśmy mogli takie szkolenie organizować. No i oczywiście osoby, które chcą pogłębiać, poszerzać swoją wiedzę, jest to niezbędne, żeby z takich szkoleń mogły korzystać. Problem przemocy w rodzinach mundurowych, patrząc na pracę zespołu, widzimy, że się nasila, że takie niebieskie karty, gdzie mamy przemoc w takich rodzinach, występują. Jest to przemoc skierowana zarówno do dzieci, jak i do kobiet, ale jednocześnie są to też kobiety policjantki, o tym też nie należy zapominać. Mogę śmiało powiedzieć po roku pracy w zespole, że są efekty naszej pracy, że widzimy, że osoby chętnie korzystają z naszych spotkań i ze szkoleń, czy też takich indywidualnych nawet rozmów i wydaje mi się, że to takie pozytywne efekty już zaczęło w tym roku przynosić. Zarówno osoby dotknięte przemocą, jak i pracownicy służb mundurowych otrzymują potrzebną pomoc psychologiczną. W każdym przypadku uruchamiana jest procedura niebieskiej karty. Generalnie współpraca z dowódcami jednostek w tym względzie, wiadomo, żołnierz jest pracownikiem jednostki wojskowej, więc podlega pod kogoś, więc wszelkiego rodzaju interwencje polegają na kontaktach z dowódcami, no i na rozmowach między innymi z tą osobą, która jest w tą przemoc rodzinną gdzieś tam zaangażowana, wciągnięta. Jako przełożeni docierają do osób pokrzywdzonych i udzielają wszechstronnej pomocy, a także nadzorują przebieg procedury niebieskiej karty wdrażanej w tej rodzinie. Mundurowi często sami widzą problem i szukają pomocy w swoich jednostkach czy instytucjach. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Ostrowiec Świętokrzyski zapowiada spotkania dla innych grup zawodowych, aby poszerzyć wiedzę na temat reagowania w przypadku, gdy jesteśmy dotknięci przemocą lub jesteśmy jej świadkami.
Dziś o godzinie 15 do obrad zasiedli radni miejscy. Jednym z głównych tematów poruszonych na sesji było ustalenie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. O tej i innych podjętych uchwałach więcej powiemy w jutrzejszym wydaniu Telefaktów. Historyczna chwila w niepublicznych szkołach imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziś w placówce uroczyście otwarte zostało pierwsze w Polsce LEGO Education Innovation Studio. Sala pełna klocków niesie za sobą olbrzymie korzyści edukacyjne dla uczniów w każdym wieku. Jesteśmy wszyscy niezmiernie dumni z tego wydarzenia i chcielibyśmy naszych uczniów, czyli dzieci, dla których to LEGO Studio przede wszystkim powstało, poprosić o uroczyste przecięcie wstęgi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Bartuś. No to... Zostaliśmy docenieni i wybrani. Nasza praca już 3-letnia na rozwiązaniach LEGO Education w całym cyklu kształcenia i na wszystkich etapach edukacyjnych została doceniona. Z tego co wiem i z tego co mi przekazano, firma LEGO, tutaj jakby polski partner Access Edukacja i LEGO uwzględniało również szkołę jako całość, czyli wyniki edukacyjne uczniów ogólnie, nowoczesną infrastrukturę. Cały proces akredytacji trwał od września, więc kilka miesięcy, później około 2 miesięcy już sam proces przygotowań do uruchomienia studio, bo tu są bardzo rygorystyczne wymagania w kwestii grafik i w kwestii tego, co tu się może znajdować, jak to studio może wyglądać. Także to też tak może sympatycznie, łatwo i prosto wygląda, ale takie łatwe i proste nie było, więc mamy za sobą długi proces przygotowań, ale zakończony tutaj już takim bardzo, myślę, pozytywnym efektem, z którego jesteśmy wszyscy tutaj wspólnie zadowoleni. O innowacyjnym przedsięwzięciu na skalę Polski w szkołach Konarskiego na naszej antenie jeszcze powiemy. W ostrowickich domach pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólne świętowanie to wieloletnia tradycja. Nie inaczej jest teraz, przed świętami wielkanocnymi. Z naszą kamerą podglądaliśmy inscenizacje wielkanocne przygotowane przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym i przy ulicy Grabowieckiej. Niech woźnie Cię przybiły, lecz mój grzech. Inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na Osiedlu Słonecznym zainicjowała w placówce Świąteczny Czas. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Mam wyjątkowy dzień. Rozpoczynamy oficjalne przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Czekamy na zaproszonych gości. Będziemy je wspólnie świętować z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Razem, czyli ponownie wspólna integracja, tym razem w atmosferze Świąt Wielkiej Nocy. Występy artystyczne w DPS-ie cieszą się dużym zainteresowaniem. Przygotowania i próby do licznych inscenizacji odbywają się w ramach zajęć w placówce. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą w nich udział. Coraz więcej mieszkańców staramy się zachęcać do takiej formy terapii. Odbywa się to w ramach terapii zajęciowej, w ramach muzykoterapii. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej od wielu lat razem spędzają święta. Takie wydarzenia jeszcze bardziej ich ze sobą łączą. Mieszkańcy tego domu tworzą taką swoistą rodzinę i bardzo dobrze, że przez starania dyrekcji, pracowników tego domu ta atmosfera świąteczna udziela się wszystkim tym, którzy tutaj pozostają. Nie inaczej jest w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej. Tu wspólnemu świętowaniu również towarzyszyło przedstawienie, które zaprezentowali mieszkańcy placówki. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej.
Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Przypomniano te zwyczaje, które kiedyś były kultywowane. Nie zabrakło też pieśni i wspomnień o świętym Janie Pawle II. Wszystko w miłej i rodzinnej atmosferze. Staramy się, żeby pobyt mieszkańców domu pomocy społecznej był najbardziej zbliżony do tych warunków rodzinnych, warunków domowych. Dlatego chcemy stworzyć zawsze tą sytuację, tą atmosferę naprawdę takiego świątecznego nastroju i wspólnie, żebyśmy z mieszkańcami, tu pracownicy Domu Pomocy Społecznej, jak również mieszkańcy, chcemy wspólnie, razem, żeby nie odczuwali jakiejś, no powiedzmy, tej samotności, a czuli się jako wielkiej jednej rodzinie. I tak się dzieje. Podopieczni DPS-ów na wspólne świętowanie czekają każdego roku. To dla nich magiczny i wyjątkowy czas. Ja to kocham, święta. Tak Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. Dla mnie to jest uroczystość wielka. No, muszę powiedzieć, że ludzie też są chyba do tego przygotowani. I my też, i w kościele śpiewam. Święta, jak to święta, ogromna radość każdemu sprawiają. I tak są wspaniale, tu my mieszkańcy tego domu, to mamy ogromną taką pomoc wśród personelu, który nas mobilizuje do brania udziału w tej przedsięwzięciu. Świętowanie zakończyło tradycyjne dzielenie się jajkiem. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ma wyjątkową formułę. Jej uczestnicy oprócz przedwiośnia czytają tak zwaną antologię niepodległości, czyli listę 44 polskich utworów literackich. Do akcji przyłączył się Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Święto miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Na ciebie zjadły smakują trucizny, na ciebie więzy pęta niezależywe. 7. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna odsłona ma miejsce w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła wydarzenia. W akcję włączyli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oto Narodowe Czytanie to 28 lutego 2018 roku para prezydencka zainaugurowała 7. edycję Narodowego Czytania. Taką lekturą najważniejszą jest przedwiośnie Stefana Żeromskiego, ale oprócz tego przedwiośnia jest również 44 utwory, które można wykorzystać w tym narodowym czytaniu. Jeśli chodzi o naszą szkołę, jest to druga edycja pod patronatem starosty Zbigniewa Dudy i w tym roku zaproponowałyśmy do przeczytania następujące utwory. Jest to Bogu Rodzica, następnie Potop, Mazowsze, tak jak powiedziałam, druga edycja w naszej szkole, następnie we wrześniu przewidujemy trzecią edycję, gdzie będziemy czytać przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Oprócz przedwiośnia czytanego w całym kraju 8 września, organizatorzy zachęcają do lektury antologii niepodległości. Tworzą ją 44 wybrane teksty z różnych epok, od najdawniejszych po współczesne, składające się na obraz naszej literatury narodowej. Moim zdaniem jest to o wiele bardziej ciekawa lekcja niż taka zwykła, nudna 45-minutowa, ponieważ możemy zobaczyć z innej perspektywy dzieła znanych autorów. Prezentacja utworów polskiej literatury z akcentami historii oraz podkreśleniem trudnego czasu dla naszego kraju zdecydowanie bardziej trafia do uczniów. To nietypowa lekcja historii, języka polskiego, jak i wiedzy o społeczeństwie. Na pewno weźmiemy udział w przyszłym roku w kolejnej edycji czytania narodowego. Ta formuła bardzo dobrze się sprawdza, bo tak jak obserwowaliśmy, naszą młodzież słuchają w skupieniu, jest ta interakcja, więc widać, że jest potrzeba zapoznawania z literaturą narodową. Można powiedzieć, że jest to taka interdyscyplinarna lekcja, połączenie historii z językiem polskim, ale też wiedzy o społeczeństwie, tak, bo uczy patriotyzmu, uczy tego, jakie są nasze korzenie, jaka jest nasza tradycja, skąd się wywodzimy i o czym nie możemy oczywiście zapominać. Było to jedno z wielu wydarzeń, które wpisało się w kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Ostrowcu Świętokrzyskim Narodowe Czytanie odbyło się pod patronatem starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy.
To nie jedyna akcja ostrowieckich szkół nawiązująca do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się pierwszy powiatowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej. Były wiersze. Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij o nas. I pieśni. Króciu całuj, jak zabawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Tak przebiegał pierwszy powiatowy konkurs poezji i pieśni patriotycznej pod hasłem Jest takie miejsce, jest taki kraj. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ten konkurs wpisuje się nam pięknie w rok niepodległy, stulecia odzyskania niepodległości. Witamy uczniów klas siódmych szkół podstawowych i gimnazjów z całego powiatu ostrowieckiego. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten konkurs stał się konkursem cyklicznym, żeby co roku się odbywał nie tylko z okazji takiej rocznicowej święta, prawda, całego roku niepodległej, ale myślę, że jest to tak ważna inicjatywa i tak ważne święto, że powinniśmy je kultywować cyklicznie. Podobnie uważają uczestnicy konkursu i choć są to młodzi ludzie, to już wiedzą, jak ważna jest pamięć o historii naszego kraju. Myślę, że to bardzo potrzebne jest i bardzo dobrze, że takie coś w końcu zostało zorganizowane, no bo ponieważ nie zapominajmy, że po 123 latach niewoli dopiero odzyskaliśmy niepodległość. Uczestnicy konkursu nie tylko wzięli udział w zmaganiach, ale też zapoznali się z ofertą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szkoła rozwija i kształci uczniów na wielu płaszczyznach. Nasza samochodówka, chociaż szkoła o charakterze zawodowym, to jednak treści humanistyczne są u nas bardzo popularne. Szkoła oczywiście jest szkołą, w której kultywuje się tradycje patriotyczne, bardzo nam na tym zależy i bardzo chcemy, żebyśmy kształcili ich, oczywiście świetnych ludzi znających się na swoim zawodzie, ale także patriotów. Patronat nad konkursem w popularnej samochodówce objął starosta ostrowiecki. Przypominamy, że od dziś do 30 marca trwają zapisy do bezpłatnego pilotażowego programu Terapią SIS dla osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych, który z początkiem kwietnia prowadzony będzie w Centrum Rehabilitacji MarkMed. Aparat do superindukcyjnej stymulacji. Zabiegi z wykorzystaniem tego urządzenia można stosować w przypadku schorzeń kostno-szkieletowych, układu mięśniowego, wszelakich kontuzji, urazów czy podczas regeneracji organizmu. Takich urządzeń w Polsce jest tylko 3. Jedno z nich od kilku tygodni znajduje się w Centrum Rehabilitacji MarkMed w Ostrowcu Świętokrzyskim. A teraz zupełnie bezpłatnie mogą z niego skorzystać pacjenci. Przygotowaliśmy program pilotażowy terapii SIS. I przewidujemy przyjęcie grupy 40 pacjentów. Przed świętami czy do świąt będziemy prowadzić zapisy do tego pilotażowego programu. Natomiast sama realizacja tych zabiegów będzie w 2 kolejnych tygodniach poświątecznych. Aby wziąć udział w pilotażowym programie terapii SIS, należy spełnić kilka niezbędnych wymogów. Przede wszystkim musimy stworzyć grupę jednorodną pacjentów, czyli do tego programu zapraszamy pacjentów, którzy mają chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. I do tej grupy będziemy pacjentów kwalifikować. Pacjent musi mieć dokument medyczny z rozpoznaniem medycznym, że właśnie taka choroba zwyrodnieniowa stawów u niego występuje. Pacjent będzie proszony o to, żeby przyjść do nas do Centrum Rehabilitacji MarkMed na ulicy Kopernika po to, żeby wypełnić krótką ankietę. Chodzi oczywiście o możliwe przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu oraz podpisać zgodę na wzięcie udziału w tym bezpłatnym programie. I później zostanie zakwalifikowany do programu i zrealizowana seria zabiegowa 5 zabiegów. Aparat do superindukcyjnej stymulacji to jedno z najnowocześniejszych urządzeń. Proces leczenia pacjenta terapią SIS jest łatwy i szybki. To jest pole magnetyczne dużej intensywności, nowa generacja pola magnetycznego, tak jakby nowa jakość sprzętów fizykoterapii. Działanie bardzo szerokie, spektrum działania bardzo szerokie, natomiast wyjątkowo pole magnetyczne jest dedykowane właśnie dla schorzeń, dla pacjentów
z problemami kostno-stawowymi, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów tutaj jak najbardziej jest tą jednostką chorobową, którą chcielibyśmy w jakiś sposób u pacjentów poprawić. Wyniki pilotażowego programu znajdą się w publikacjach medycznych. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro oczywiście o 17:30.